Gabor Straka. Znowu on w narożniku boiska. Teraz piłkarze ruchu blisko linii bramkowej. Wiązkuje, jeszcze zapela i jest bramka! Arkadiusz Piech znalazł się w polu karnym, nie pchał się w ten tłok, tam gdzie wiedział, że przy swoich warunkach fizycznych może nie będzie w stanie wygrać główkowego pojedynku. Uderzył w ten gąszcz i pokonał Sapelę. Ruch PGE GKS od 61 minuty, 1-0. Piękny wolej, super się znalazł napastnik w tej sytuacji, po no niezbyt dokładnym jednak trzeba przyznać wybiciu przez bramkarza. Tak jak mówię, to była ta sytuacja, kiedy ruch znowu zastosował ten wariant z zagęszczeniem przed pola bramkarzowi, żeby utrudnić mu dobrą interwencję. Tak się stało, choć dociskany bardziej przez swojego zawodnika, tu po rykoszecie, trochę pechowa interwencja.